Siemaneczko, witam was, panowie, bardzo serdecznie. Zobaczcie, jaka fajna jest różnica między wymianami oleju w silniku diesla z 30 tysięcy, tak jak wskazuje to komputer silnika w naszej BMW, to jest F10, 2 litry, N47, a tutaj mamy wymieniany olej w Toyocie, 99 rok, czy 2000, no nieważne. Zobaczcie, co 7 tysięcy nasza firmowa Toyota miała wymieniany olej. Tu crash silnika się zrobił, a tutaj mamy co 30 tysięcy wymiany oleju. Zobaczcie, co się dzieje z silnikiem w środku, a tutaj co wygląda naszej Toyocie. No już tam nie mówię, jak to wygląda ten silnik w środku przy takich wymianach oleju, prawda? Tutaj macie, o, pięknie. Ja jeszcze pokażę go tutaj. Nie ma takiej aż tragedii, to już jest po umyciu silnik, takim mocnym myciu. Tam jeszcze panewki zostały, wiadomo. Ale zobaczcie, jaka jest różnica na Long Life. Co 30 tysięcy wymiana, a co 7 tysięcy wymiana. Tu jeszcze zaraz pójdę po drugi tłok, żeby pokazać, że one faktycznie nie są myte, te tłoki. Bo to jest ta Toyota nasza. Zobaczcie. No. To już szrot niestety jest. Zepsuł się silnik. A teraz... zobaczcie sobie dalej, jeszcze ciekawostkę jedną. O, tutaj jest taki płaszcz i to takie, gdzie tutaj akurat, no, przyrysowany jest przeze mnie. Spokojnie, on już nie będzie montowany, bo to już jest śmieć. Zobaczcie, w porównaniu, kurna, stój. BMW. Toyota miała ponad 600 tysięcy kilometrów, jak został już silnik zezłomowany. BMW ma 250 tysięcy i ma 250 tysięcy, bo jest to pierwszy właściciel, Salon Polska, i wymieniany olej co 30 tysięcy. Zobaczcie, w Toyocie żadnych takich problemów nie ma, jak w BMW. Polecimy sobie tutaj do cylindrów. Jak widać, tragedii nie ma. On jest po umyciu takim, prawda? Także spokojnie. Nie ma takiej tragedii, wam powiem szczerze, jak na BMW. Jak na BMW. Słuchajcie, idę po jeszcze jeden tłok. Tutaj gdzieś mam. Podkładane są wałeczki balansujące. Oczywiście też, zobaczcie, jaki syf na nich się zbiera. Z oleju, to jest, tak jak mówię, co 30 tysięcy olej wymieniany, tak? Zobaczcie, jak te tłoki wyglądają przed umyciem. No, ładnie wyglądają, co? Już nie mówię, jak wygląda ten od Toyoty, który też przed umyciem, który ma parę ładnych lat więcej. BMW jest z 14, a Toyota była z 20, tam 19. No, 2000, przepraszam. 2000 rok, no, także 22 lata Toyotka. A BMW 2014, także troszkę świeższe auto. Także no, nie powiecie mi, że tak Long Life to jest taka dobra sprawa. Jeszcze sobie zrobimy takie fajne porównanie. Tak, z czystej ciekawości już. Też 2 litry, 2 litry. Widzicie, średnica tłoka jest taka sama. Tylko skok tłoka jest wyższy w Toyocie. Tak? No, troszeczkę wyższy jest skok tłoka w Toyocie. A Toyota była 2,2. 2,2 litra chyba. No. To jest porównanie. Zobaczcie grubość pierścieni w Toyocie, a w BMW. No jest różnica. Są cieńsze w BMW-ce. Teraz zrobimy jeszcze takie małe, szybkie porównanie grubości. Łapo coś na panewki. O, tak będzie lepiej. Dwa widać na raz. Miejsce na panewy. No, także powiem szczerze. Paneweczki tutaj w Toyocie. Przesuniemy. No, są sporo grubsze, ale też tak zauważyłem, zobaczcie, sama korba Toyota BMW, może jakoś tak by przyłożył, o, tak są bliżej siebie, w Toyocie grubsze, a Toyota miała chyba 90 koni tylko, a BMW 218, tutaj za to jest grubsza, tak jest dużo grubsza, to widać już, Toyota tutaj ma cieńszą korbę, tu jest dużo grubsza. A jeszcze sobie
porównamy sam stworzeń, panewkę stworznia, nie, to, o, tu już widać, że się przycierała, no tak, ale tutaj się zatarł ten silnik w MRC, no to tak to wygląda podobnie, wam powiem szczerze, o, tak powinien ten leżeć tłok, tutaj jest spływ oleju z pierścienia olejowego, a w BMR-ce jest taki, no, no jest dużo, dużo mniejszy, prawda, ten spływ jest tam, tu jest natrysk denka tłoka, w Toyocie natrysk denka tłoka jest z tej strony, o tak jest to skonstruowane, no tutaj, prawda, tu jest, już wam pokazuję, tu jest natrysk, do kranu miejsce, kran to jest potocznie zwany ten element, o tutaj, on wchodzi właśnie w to miejsce i tam natryskuje do środka, do denka tłoka, a w Toyocie jest to trochę inna konstrukcja, taki dłuższy jest i tam głębiej wchodzi, po prostu no inaczej to zrobili, tak? No, także... A, fajnie, bo w MRC, zobaczcie, możecie tłok założyć i tak, i srak. O, widzicie? Tu ma miejsce na kran i tu ma miejsce na kran, a w Toyocie już nie. Tylko z jednej strony, tylko z tamtej można założyć. O, taka ciekawostka. Ciekawe, czy na nowych tłokach, jak przyjdą nowe tłoki, będzie napisane, w którą stronę je montować. Bo chyba nowych tłoków jeszcze tu nigdy nie wkładałem do BM-ki. Nie zdarzyło mi się, żeby się zepsuły, żeby przylał wtrysk czy coś. No tutaj są po prostu interwały wymiany oleju co 30 tysięcy, no dobra, to ja tam będę wam mówił, no. Ja jestem zwolennikiem jednak wymiany dieslu i robienia płukanek co 7, max 10 tysięcy kilometrów, żeby ten silnik jednak wyglądał tak, a nie tak. Zatem tutaj stworzeń, a panewka tutaj, a tak, tu ogólnie się zatarła panewka stworznia, tutaj, prawda, bo tu jest, no nie idzie tego obrócić. Tu się swobodnie kręci. No coś tam może by się udało. No dlatego tu też kolor zmieniło. Widocznie smarowania tutaj też nie było, jak to BMW. Mówię wam, ten olej zabija silnik, jeżeli jest za rzadko wymieniany. No, no zobaczcie, nawet stanęła, tu jest taka panewka, prawda, na stworzeniu tłoka. A dokładnie panewka siedzi tutaj w korbie. I to wszystko się tam zatarło. W Toyocie chodzi.